No i gitara 22. No, to jeszcze nam brakuje 5. No, będziemy mieli wszystkie skaldżemy. Okej. Teraz lecimy w dół. O, i tutaj koledzy jeszcze na nas czekają, widzę. Żądni krwi, kurde. I dobra, nie ma tutaj nic. Dobra, to zjeżdżamy teraz w dół. Dokładnie, tak. Hoho, to było świetnie ogarnięte. Dobra. Unikamy laserów. Przy okazji zbieramy te nasze dopalacze. Okej. Tam, dobra. Tam lecimy. Oj. Coś nie pykło. Dobrze, udało się. Teraz lecimy dalej. Kurde, nie! Nie! Ale pominąłem! Ale pominąłem najgorzej. Ja pierdziele. 46 na 60. No, znowu to samo. Ale przynajmniej tutaj mamy. Nareszcie się udało, Jezus Maria. Dobra, teraz na spokojnie możemy lecieć dalej. Dokładnie tak. 53. Uff, udało się. Tutaj na razie nic nie widzę, żebyśmy pominęli. Na razie żadnych orbów tutaj nie dostrzegłem. Aczkolwiek to się może zmienić. Okej. Tu już widzę, że mamy postój. Już nic dalej nie polecimy. Już możemy w taki sposób lecieć, więc musimy teraz sobie mniej więcej obliczyć, jak to będzie wyglądać. No, obliczyłem. To tylko pokazuje, jaki dobry z matmy jestem. 53 na 60, 26 na 28. To nie jest w sumie zły wynik. To jest taki, mógłbym powiedzieć, dosyć średni. Ej! No teraz jak nie za wcześnie, to za wolno z kolei poleciałem, więc musimy tak idealnie to zrobić. Tak ideolo. I myślę, że to właśnie teraz było idealne. Dokładnie tak. Spokój jest? Jest. Okej. I w zasadzie to tutaj mamy koniec, ponieważ teraz lecimy zupełnie do innej lokacji. Teraz jesteśmy w Train Chase. Więc zobaczmy, co tutaj teraz będziemy mieli za level. Dobra, uciekamy przed nadjeżdżającą ciuchcią. Któż by się tego spodziewał? To jest normalnie pościg mrożący krew w żyłach. Ta, ale muzyka tutaj dowalona jest. Ładnie, ładnie. Kamera się oddala, oznacza, że on chyba się zbliża tutaj do nas. Oj, miejmy nadzieję, że nie.
Okej. Mamy teraz chyba spokój. Trochę mi się nie wydaje. Hive Queen. One. O, tutaj chyba mamy kolejnego bosika. A co tu mamy? Dobra, musimy teraz atakować, widzę. To już wiem, na czym ta cała konfrontacja polega. Dobrze, że to nie ma żadnych tych gold gemów, ani wiecie, niczego do zbierania. Po prostu mamy tutaj na luźno atakowanie tego jądra. Jądra ciemności. To lecimy z koksem. Widzę, że tutaj kurde królowa jakaś. Czekajcie, ja wiem, jak z nią walczyć, bo ja ćwiczyłem akurat tego bossa. Tak jest, teraz trzeba będzie zaatakować dupę. Dokładnie tak. No to jest lightowy bosik. Pamiętam, że jak sobie go ćwiczyłem, tak go chyba za trzecim razem albo za drugim przyszedłem, więc... Sami widzicie, że konfrontacja trudna nie jest. Okej. Tak, konfrontacja nie jest trudna. Zginąłeś. Bywa. Ważne, żebym teraz odratował sobie życie. I żebym sobie, o właśnie, miał tutaj apteczkę zdrowia. Warto by było ją mieć, mimo co. No i dobra, zobaczmy, co teraz tutaj pokażesz, pani. Hi, Queen. W ogóle dziwne ona zdjęcie ma. Tak szczerze. Dosyć dziwne. Zium! I w pysk. Nawet nie musiałem prosto w pyski strzelać, po prostu mogłem sobie tak od góry. Teraz uwaga, bo ona będzie próbowała właśnie uderzyć o glebę. O właśnie. I tak ją wykończymy sobie. Ona ma już tylko 5 punktów zdrowia, więc proszę was. Co to jest w ogóle za wyczyn? Ten boss to jest easy. Co prawda nie pokazałem się z jak najlepszej strony. Za pierwszym razem nie pokonałem w końcu tego bossa, ale sam w sobie jest easy. Nic nowego już nie pokaże ten boss, uwierzcie mi. I jeszcze jeden pasek zdrowia. Tyle. Cała konfrontacja.
Nic tutaj nowego się nie wydarzy. Nie ma żadnej cutscenki, gdzie Daxter się podnieca, że pokonałem w końcu Hive Queen. One zresztą, ponieważ tak, to jest Hive Queen 1, czyli wygląda na to, że w tej gierce będzie więcej tych całych Queenów, Queen of the Blacków. O nie, dobra, lepiej nie, bo ja tutaj cenzurę normalnie wstawię, bo kurde, zaraz będzie serdeczny pozew. Dobra, to teraz jak się stąd wydostać? Ktoś wie? Halo, ktoś wie? Jak stąd wyjść? A dobra, tutaj mamy przejście. Ćwiczyłem i nie pamiętam, jak stąd wyjść. Widzicie, kurde, to po kiju ty ćwiczyłeś, Michał. Nie ukrywajmy. I to jest w ogóle po prostu magia. Zobaczcie, byliśmy... coś nie działa? Chyba się winda zepsuła. Ale dobra. Tutaj jest platforma. Sorry, nie ogarnąłem. To wyglądało, jakbyśmy w ogóle dostali się z innego kąta... Z innego końca miasta do innego końca miasta, czyli wiecie, z innego... Innego Haven City do praktycznie końcówki. Given access to the power station. Head up there. I've got a distress call from the strip mine. Tak, teraz Osmo chce, żebyśmy dostali się do pumping station. Więc polećmy tam. Tu w ogóle mnie dziwi fakt, że Daxter w Jacku dwójce w ogóle nic nie wspomina o tym, że on już kojarzy mniej więcej, co to jest za miejsce. W ogóle nie było żadnej takiej cutscenki. Po prostu tak z dupy, leci do pumping station. No to lecimy do pumping station. Haven City Streets, tak jest. I tutaj mamy strip mine, troszeczkę inną wersję strip mine. Whew. Sad for sore eyes. We were just about to hit the mother load when these bugs showed up. There are a bunch of eco crystals out there. Bring them back if you dare. Więc ten farmer po prostu chce, żebyśmy mu zebrali 8 eco kryształów.